Cześć, witajcie. Serdecznie witam Was wszystkich. Poprawię tylko, żeby tutaj falstartu nie było, bo przecież dzisiaj coś miłego chcę Wam przeczytać, powiedzieć. Czarną sobie tutaj przygotowałem. Postukam w szklankę, wiecie, tulipan nierozłączny. Komunistyczny tulipanek. Jest parę pozytywnych rzeczy, które pozostały po tej nieszczęsnej komunie, po tym nieszczęsnym systemie. Jak na przykład ta szklanka zaprojektowana, bardzo porządnie zaprojektowana przez stylistę, designera, prawdopodobnie, który skończył jeszcze Akademię Sztuk Pięknych. Dzisiaj tak od godziny się zastanawiam, jak wam to nagrać, albo czy w ogóle to nagrywać, czy w ogóle jest sens poruszać pewien temat. Ale zobaczę, jak nie ugryzę się w język, no to nagranie pójdzie. Ku przestrodze niektórych, zanim popełnią, tak jak ja, czy nie tylko ja, zanim popełnią jakieś faux pas, nie wiedząc, co popełniają nawet. Przygotowałem sobie, słuchajcie, dzisiaj, moi drodzy, cytat z wielkiego tomu, wielkiego podróżnika, wszechświatowego i podniebnego, specjalisty od duchowości, mojego przyjaciela Wiesia Matucha. Z tego pierwszego tomu Wiedza Ojca Pio, tom pierwszy, wielkie, grube tomisko. Ja tą książkę dostałem w prezencie od Wiesia. Wiesio mi ją przysłał. Powiem Wam szczerze, że nie przeczytałem jej od deski do deski. Nie przeczytałem. Nie wiem, czy powinienem bić się w piersi, czy nie powinienem. Ale może przyjdzie czas, że ją przeczytam od deski do deski. Wezmę sobie długopisik albo ołówek, będę podkreślał, będę notował coś swojego. Niektórzy mi mówili, że ja też powinienem zacząć pisać, żeby to nie przepadło. Niby co ma nie przepaść? Wszystko przepadnie, wszystko zjedzą mole, dyski twarde zniszczą się, przyjdzie wszechogarniający daleką przyszłość czas i wszystko zniweluje. Wybrałem sobie cytat dzisiaj z Wiesia Matucha. Gdybym umiał gitarą, dobrze słyszycie, gdybym umiał gitarą, być może jest tutaj błąd, gdybym umiał gitaro, ale tak jest napisane. Zobaczcie sobie. Tutaj jest tak bardzo ten. Może zobaczycie, bo to ciekawe jest właśnie. I... O. Tak. Gdybym umiał gitaro. Tytuł mnie zaintrygował i postanowiłem go przeczytać. To jest wiersz Wiesia. Strona 522. Gdybym umiał gitaro zagrać jak anioły, rozśpiewałbym świat cały. Gdybym umiał zagrać wiatr pędzący po łąkach i kwiatach, grałbym cały dzień, by się tobie przypodobać. Gdybym umiał zagrać jak śpiew skowronka, grałbym nocami bez końca, chwaląc miłość pod gwiazdami. Gdybym umiał zagrać rozmowy robaczków świętojańskich, wygrałbym ludziom ich tajemnice. Gdybym umiał gitarą zagrać, by usłyszały mnie jeziora i lasy. Nuciłbym o przyjaźni z naturą, o gdybym umiał tak zagrać. Patrzyłbym w tarczy księżyca, bogactwem biednych obradował, smutnych pocieszał. O gdybym tak umiał zagrać. Wiesiu umie grać na gitarze, więc mógłby to wszystko zagrać. Grał Wiesiu na gitarze, Wiesiu to opowiadał, grał w zespole u jezuitów. Także gitara nie jest mu obca. Co innego, tak jak u mnie fortepian, gdzie nie umiałem, a gram. I to jest tak, że
Ja na przykład, gdybym pewnych rzeczy nie wiedział, to bym mówił, że nie wiem o pewnych rzeczach. Gdybym miał zrobić recenzję tej Wiesia książki, to bym się tego nie podjął, zanim bym tej książki po prostu nie przeczytał. Nie mógłbym nic powiedzieć ani negatywnego, ani pozytywnego o tej książce, bo jakżeż można powiedzieć coś o czymś, czego się nawet nie przeczytało, nie mówiąc, czy ja w ogóle byłbym w stanie to, co Wiesiu napisał, zrozumieć i pojąć. Wiersz akurat rozumiem, bardzo piękny wiersz. Mogę zrozumieć, mogę go przeczytać, mogę pojąć i o tym wierszu mógłbym coś powiedzieć. Czy mi się podoba i dlaczego mi się podoba? Czy mi się mniej podoba i dlaczego mi się mniej podoba? Mógłbym to uzasadnić. Ale nie podjąłbym się oceniania ani tej książki, ani tym bardziej człowieka, który ją napisał, nie znając go. Bo ja Wiesia nie poznałem. Poznaliśmy się tylko przez telefon, przez wymianę tam w skrzynce mailowej, korespondencję przez telefon, SMS-ową. I też nie mógłbym nic na temat Wiesia powiedzieć więcej, niż gdzieś coś zasłyszałem na jego temat albo od niego samego. Byłyby to tylko fragmentaryczne, maleńkie wyrywki. I mówiąc coś o Wiesiu, mógłbym go bardzo skrzywdzić tym negatywnego, gdybym powiedział. Ojciec na rozmowach, gdy przychodził, zawsze mówił nam tak. I to mówił wielu osobom. Pamiętaj, abyś nikogo nie oceniał, bo nie wiesz, jak jest. Tak mówił do nas wszystkich. Prawie do wszystkich. Nigdy nie oceniaj, bo nie wiesz, jak naprawdę jest, jak naprawdę było. Nawet największego zbrodniarza nie oceniaj, bo nie wiemy, jakie były przyczyny tych jego największych zbrodni, jakie były motywy. Mnie się bardzo często zdarzało, wiecie, tak wziąć kogoś w czambuł, potępić, ocenić. Taka przywara. Staram się tego już nie robić, nawet gdyby mi się już tak świerzbiło mnie na końcu języka. Staram się tego nie robić, bo to jest nie fair, to nie jest ładne. Tym bardziej, jeżeli na przykład przychodzi mi ocenić czyjeś prace, na przykład artystyczne. Zdarza mi się tak, że ktoś do mnie przysyła, żeby zapytać, co o tym sądzę. Ostatnio mi się tak zdarzyło, mógłbym się wymigać, ale coś na temat pracy akurat mogę sądzić, nie? Jako zawodowiec. Staram się, jeżeli moja opinia jest taka mniej pozytywna, no to staram się to zrobić bardzo delikatnie, albo staram się wymigać z tego, żeby nie ocenić. Ale najpierw ten obraz muszę zobaczyć. Jeden, drugi, trzeci, żebym mógł cokolwiek na ten temat powiedzieć, nie? Wyciągnąć jakieś wnioski w oparciu o moje doświadczenie, o moją wiedzę. Bez znajomości obrazu nie mogę go ocenić, prawda? Bo jakbym ten obraz odwrócił tyłem, no to ocencie go tam z drugiej strony. Możecie ocenić go przez pryzmat mojej twórczości wcześniejszej, moich wypowiedzi, ewentualnie mojego potencjału twórczego, jeżeli zdalibyście, co ja sobą tam reprezentuję. Ale nie wiedzielibyście, czy ja tu zrobiłem naprawdę wspaniałe dzieło sztuki, które zachwyca, czy zrobiłem po prostu bohomaza, który do niczego się nie nadaje, nie? Zapytacie, po co ten przydługawy wywód? Czemu cytuję dzisiaj akurat Wiesia? Tak mi przyszło. Trzeba kolegę wspierać po prostu w jego twórczości, w tym, co robi tam po drugiej stronie, czym się zajmuje. Przecież chodziliśmy razem wspólnie na rozmowy. Zawsze to jest miło i sympatycznie, kiedy druga osoba wyrazi się o kimś pozytywnie, prawda? Były takie rzeczy na rozmowach, gdzie pytały różne osoby o ojca o swoje choroby, o swoje schorzenia. I to, co ojciec mógł, to korygował, podpowiadał. Ale w niektórych przypadkach ojciec wysyłał na żywienie optymalne. Już wam wspominałem o tym wielokrotnie, ale trzeba powtórzyć. Tak samo wysyłał panią Krystynę na żywienie optymalne i pani Krystyna przez dziesiątki lat żywiła się w sposób bliżej lub dalej optymalny. No różnie to u niej wychodziło. Pani Krystyna nie przepadała za jajkami, co sama mi opowiadała. Mówiła, że ona już ma dosyć tych jajek, już ma ich potąd i po prostu, no ale syn przygotowywał potrawy i pani Krystyna tak była żywiona. I dociągnęła do ponad 80 lat. W
całkiem nie najgorszym zdrowiu, chociaż ta jej choroba, śmiertelna choroba, z którą borykała się od ponad 50 lat, doskwierała, co pewien czas doskwierała. Jeżeli by żywienie optymalne, jeżeli by praca pana doktora Jana Kwaśniewskiego była pracą negatywną, przynoszącą szkody dla ludzi, to czy ojciec wysyłałby mnie i innych na żywienie optymalne? Łącznie z księżmi, którzy również chodzili na rozmowy i byli również odesłani przez ojca na żywienie optymalne. I to żywienie stosowali, skutecznie stosowali przy swoich schorzeniach. To czy ten demon, ten ojciec z kosmosu, ten kosmita z zaświatów, z nieba, skądkolwiek by nie był, czy wpakowałby wszystkich przychodzących tam na rozmowy na taką minę jak żywienie optymalne, które byłyby o kant tyłka potłuc, które robiłoby dla nas szkodę, dla naszego ciała, dla naszego umysłu? Czy można by było powiedzieć, że dr Jan Kwaśniewski, ten od diety tłuszczowej, nie wszystko dobrze przemyślał i wiele zmanipulował? Czy można by było coś takiego wysnuć? Jest to w kolizji, prawda? Koliduje to zupełnie z przekazami tymi od tego widziadła. Mogę powiedzieć widziadła czy nie widziadła, bo na rozmowie jednej z rozmów kiedyś ojciec powiedział mi tak, ten, który podawał się za ojca. Pamiętaj, mówi, niczym nie jesteś w stanie mnie obrazić. Co to oznacza? Postawił się powyżej Ducha Świętego chrześcijańskiego, bo Ducha Świętego możemy obrazić. Możemy go obrazić grzechem śmiertelnym. Myśląc o Duchu Świętym w sposób nieodpowiedni, obrażamy śmiertelnie Ducha Świętego i ten grzech przeciw Duchowi Świętemu jest grzechem niewybaczalnym. Tak definiuje to katechizm Kościoła katolickiego. A tutaj ojciec Pio przychodzi i mówi na rozmowie, że niczym nie jesteś w stanie mnie obrazić. Czy ja powiem, że on jest widziadłem, kosmitą, czy ufolutkiem, czy gościem zaświatów, obojętne cokolwiek bym powiedział, niczym nie jestem w stanie go obrazić. Co to za gość, którego nie da się obrazić, który zawsze jest cierpliwy. Ale jak trzeba, to tupnie, ale tupnie tak po ojcowsku, żeby aż się przyjemnie zrobiło, wypionuje, tak jak kiedyś mówił. No, na ciebie też czasami trzeba tupnąć. Wstrząsnąć tobą trzeba. No i czasami wstrząsał, nie? Tak. Kiedyś myślę, że przeczytam tą książkę Wiesia. Zastanowię się nad wieloma wpisami tutaj, które Wiesiu w tym pierwszym tomie. Drugiego tomu nie mam. Co jeszcze mam? A, jeszcze mam tu przygotowane tutaj, zmienię troszkę tematykę, ale też będzie pokrewnie, bo chciałem przygotować wam coś tutaj o duchowości, ale że na duchowości się w sumie niewiele znam. A zrozumiałem to szczególnie wtedy, kiedy przeczytałem sobie definicję duchowości z Wikipedii. No i to wtedy już zupełnie moja szczęka znowu została zgubiona, znowu mi opadła, bo pod pojęciem duchowości można rozumieć praktycznie wszystko, co wykracza poza strefę pięciu zmysłów, czyli jest to strefa tak abstrakcyjna, że chyba tylko artyści mogą pojąć pojęcie duchowości. Czyli coś, czego nie ma. Coś, co roi się gdzieś tu w głębi tych waszych, naszych, tych, wiecie, tej czaszki czy tam gdzieś, albo jeszcze w zaświatach. Pan Bóg raczy wiedzieć, gdzie to wszystko się dzieje. I ta duchowość, no dla mnie po przeczytaniu tej definicji jest katastrofą. To jest po prostu bredzenie o czymś, o czym nie mamy w ogóle pojęcia, bo jeżeli coś wychodzi poza nasze zmysły, no to jak możemy to poznać? Czym to możemy poznać? Intelektem, którego nawet nie potrafimy określić? Pamięcią możemy to ogarnąć? Świadomością, której też nie potrafimy zdefiniować? To jest, wiecie, strefa bredzenia. A bredzenie to ja mogę sobie robić na płótni, więc nie podejmuję się, nie jestem specem od duchowości, nie jestem takim specjalistą, ale znalazłem sobie, słuchajcie, bo czytam też, tak jak mówiłem wam, czytam różne książki na bieżąco. Teraz akurat czytam Afrykańskie religie i filozofia. Taka książka. Ja sobie tutaj też, tą książkę akurat bazgrole, tu widzicie moje, są wpisy, tu są jakieś takie moje bazgrole, nie na marginesa.
I akurat znalazło mi się tutaj o specjalistach. Znalazłem o specjalistach taki fragment. Specjaliści, znachorzy, zaklinacze deszczu, władcy i kapłani. I tu między innymi jest takie zdanie. Tutaj jest tak. Należy także podkreślić, że ponieważ specjaliści należą do charakterystycznych, właściwych sobie kategorii, mają także właściwe sobie języki, symboliki, wiedzę, umiejętności, praktykę i to, co można nazwać osobowością urzędową, nieznaną lub trudno dostępną dla zwykłych osób prostych czy też uczonych. Zwykłe osoby proste czy też uczeni nie są w stanie ogarnąć tego, co specjaliści, tudzież od duchowości, im proponują. Fenomenalne zdanie. Fenomenalne. Czyli pieprzenie w bambus, w bambusowych tyczkach, mitycznych tyczkach, które można zrobić i przerobić na święte, objawione. Po prostu brednie, które przerobią w afrykańskich religiach na totemy, tabu i tego typu pokrewne rzeczy. Fenomenalne, ale to jest jako zjawisko socjologiczne. Ja to tak traktuję, tak do tego podchodzę. I też znalazłem jeszcze tutaj bardzo ciekawy fragment. To było to, co wam teraz przeczytałem. To jest strona 209, jeżeli ktoś sobie chce poszerzyć horyzont. I znalazłem też ze strony 106 fragment. I to był fragment, pozwolicie, że łyka, a zrobię dzisiaj wyjątek z piciem kawy, aby nikogo nie raziło. O, teraz nie będzie słychać przełykania. W końcu ja też troszkę kulturalnie mogę się zachowywać, prawda? Nawet tutaj przed kamerą. Znalazłem fragment, czytając tą książkę, na temat Zulusów i u Zulusów, w plemieniu Zulusów, o Królowej Niebios. Królowej Niebios albo Królowej Nieba. Na temat plemienia Zulusów mówił Credo Mutwa. On pochodził, był Zulusem. Nieżyjący już, prawie 100 lat dożył chyba, albo że przekroczył setkę, już nie pamiętam. Niedawno zmarł. I Credo Mutwa, pamiętam jak na rozmowie, już wspominałem wam wielokrotnie, ojciec na rozmowie, ten to widziadło, to z kosmosu na rozmowie, gdy zapytałem o Credo Mutwę i o ten jego wywiad z Davidem Icke'em w Afryce przeprowadzony, to ojciec powiedział mi, Credo mówi prawdę. Tak, Credo mówi prawdę. I ja wtedy zbaraniałem. Jak to? Te bajki, te opowieści dziwnej treści Credo Mutwy o plemionach afrykańskich, o tych wszystkich, te wszystkie głupoty, które on tam po prostu bredził, to one są prawdziwe? Co też ten ojciec mi tutaj do głowy mówi? Już nie byłem w stanie go nawet zapytać więcej na ten temat. W każdym razie znalazłem tutaj o tym z plemieniu Zulusów, o Królowej Nieba. Posłuchajcie, bo to jest krótkie, no będzie się wgrywać dłużej, ale trudno. O Zulusach wiadomo, że mają tak zwaną Królowę Nieba, o której mówią, że jest piękną dziewicą w aureoli światła. Tęcza, mgła i deszcz są emanacjami jej sławy. Oprócz innych użytecznych sztuk nauczania, nauczała ona kobiety robić piwo. Ta Królowa Nieba, Królowa Niebios, nauczała robić piwo kobiety z plemienia Zulusów w aureoli światła i jeszcze była piękną dziewicą. Królowa Nieba, dziewica, nauczycielka, między innymi produkcji piwa. Strona 106. Afrykańskie religie i filozofia. Dobrze. Piwowarczyk kończy na dzisiaj. Życzę wam wszystkiego wspaniałego, słonecznego, pięknego dnia i pięknej jesiennej pogody. Pozdrawiam wszystkich raz jeszcze serdecznie. Trzymajcie się.